praktykami na trwać 1 miesiąc, ale podobało mi się, więc zdecydowałem się, że zostanę trochę dłużej. Ja się mam całkiem fajną, przyjemną, dającą wiele wyzwań pracę. Wygrałam wiele. Przede wszystkim wygrałam doświadczenie. Ja i moim zdaniem mamy, myślę, całkiem niezły spis CV. Pozyskałem duży warsztat narzędzi, który wykorzystuję na co dzień w mojej pracy. Po studiach miałem, myślę, dosyć spory zasób wiedzy, tylko że w pewnym stopniu nieuporządkowany. Pracuję z fantastyczną grupą ludzi, która na co dzień zmaga się z przeróżnymi problemami podatkowymi. Także praca w naszym biurze nie polega tylko i wyłącznie na schematach. Robię na co dzień to, co kocham, robię to, co lubię. Pracuję ze wspaniałymi specjalistami, ale są to ludzie, którzy również są wspaniałymi ludźmi. Ernst & Young można znaleźć wspaniałych ludzi, dużo się od nich nauczyć. Uważam, że jest wspaniały start dla kariery. Nastawienie jak najbardziej pozytywne. I'd like to welcome you to Ernst & Young. I know that you're going to work very hard, but I also know that you're going to learn a lot and it's going to be a lot of fun. Osoby na wysokich stanowiskach potrafią skrócić dystans i potraktować nas jako równych sobie, jako partnerów w rozmowie, w pracy. Jest to świetne przeżycie, ponieważ możesz poznać ludzi, którzy interesują się podatkami, ludzi, którzy pracują w Ernst & Young i sposób pracy. Myślę, że dla wszystkich, którzy gdzieś w trakcie swoich studiów zastanawiają się, czy faktycznie teoria jest potrzebna, mogę wprost powiedzieć, że tak, jest bardzo potrzebna. Jednak w momencie, gdy się zderzamy z prawdziwym rynkiem, należy mieć świadomość, że nie wszystko będzie grać tak ładnie, jak w książkach akademickich. Jestem poziom wyżej, bo mam lepszą perspektywę.